Dzień dobry. Dzisiaj mam pracę zleconą. Ciekawe wyzwanie, którego się podjąłem. Zajęło mi kilka dni znalezienie rozwiązania zagadki. I zobaczcie, co też dzisiaj będziemy wykonywać. Mamy tutaj blachę stalową i moim zadaniem było wygrawerowanie na tej stali takich oto oznaczeń. Ja tutaj troszkę kombinowałem z tymi oznaczeniami, robiłem kilka różnych prób. To jest prawie, że ostatnia wersja, ale kluczowe dla mnie było znalezienie sprzętu, więc tutaj wybór padł na X-Tool D1 i starałem się też znaleźć takie najprostsze rozwiązanie, które pozwoli mi w bardzo szybki sposób pozycjonować te blachy, które będę tutaj ładował na stół. No i zobaczcie, to jest moje miejsce pracy. Mam tutaj zabezpieczenie na spodzie. Później mam kawałek sklejki, tylko i wyłącznie po to, żebym mógł sobie tutaj wypalić taki wzorek. Do tego za chwilkę przejdziemy. Mam też taki kątownik i na to mogę pakować kolejną blaszkę, która ochroni tą sklejkę pod spodem. I na to następną rzeczą będzie już nasza blacha do palenia. Czyli tutaj powiedzmy, że wkładamy sobie w tą stronę. Dociskam, zobaczcie, do lewej strony, do góry. Ta blacha jest tak ciężka, że nawet nie muszę tutaj robić jakichś specjalnych docisków. I to wszystko. To jest całe pozycjonowanie tego elementu do wypalania. I teraz, dlaczego tutaj jeszcze robiłem takie różne, jakieś tam krzaczki, szlaczki i tak dalej. Chodziło o to, żebyśmy na tym, powiedzmy, nowym miejscu pracy wynaleźli kąty. Gdzie jest tutaj ta jedna linia, druga? No bo przecież tutaj nic nie było. Więc wypalamy sobie, ja tutaj skorzystałem z takiego, powiedzmy, gridu, którego najczęściej korzystam, 20 na 20 mm. W jedną stronę, w drugą i wypaliłem sobie ten kształt tutaj. To pozwoliło mi na przyklejenie kątownika, który wiem, że ma kąt prosty, ufam mu, ale równie dobrze mógłbym sobie, słuchajcie, wypalić taki kątownik dodatkowy, który bym tutaj przykleił. I ten kątownik metalowy jest właśnie przyklejony do sklejki i temat pozycjonowania praktycznie mam załatwione. Przyklejanie tego i weryfikacja, czy na pewno mamy wszystko idealnie ułożone, to też nie jest takie hop-siup, no bo nasze oko wyłapie jakieś nierówności, może wyłapie, jak na przykład tutaj ten profil do tej wypalonej linii, jak będzie jakiś mikrokąt nawet, to jesteśmy w stanie faktycznie znaleźć. Ale na przykład, czy jak włożę teraz ten element, czy zero jest idealnie na linii tej blachy, czy może na przykład na zewnątrz, a może wewnątrz. Więc to wszystko musimy sobie zweryfikować później w programie, czyli robimy jakiś testowy symbol, nawet taki zwykły krzyżyk, suwmiarka w rękę, dokładna suwmiarka i sprawdzamy, gdzie ten krzyżyk się pojawi na materiale. Czy będzie na przykład 20 na 20? Czyli 20 w prawo, 20 tutaj w tym przypadku w dół? Czy może nie? Jak nie, to wtedy mamy dwie opcje. Albo korygujemy nasz szablon, albo szablon zostawiamy i korygujemy to w aplikacji, czyli w aplikacji możemy sobie tą grafikę lekko przesunąć. O ten błąd, który tutaj żeśmy sami wykonali. Odpalamy maszynę. Tu jest tak, odpalenie. Dobrze. Ona się nie homuje. Ja od tego też odszedłem, od automatycznego home. Dlatego, że czasami tutaj na stole, słuchajcie, są jakieś rzeczy ustawione. Głowica czasami jest na przykład niżej. I można przywalić, teraz sobie mogę schamować,
żeby nie przywalić głowicą, przez przypadek oczywiście, w coś, co będzie na tym, na stole. I teraz tak, pokażę Wam tutaj, jak wygląda ten mój, jak wygląda ta moja grafika. I zaraz sobie spróbujemy wypalić jakiś ułamek dosłownie tej grafiki. Już na tym elemencie tutaj spozycjonowanym. I zobaczymy, czy jest to dobrze zrobione w tym momencie, czy nie. Nie wiem, zaraz się przekonamy. I zobaczmy tak, w tym momencie mamy home. Wydaje mi się, że właśnie przesunięte 20 na 20 w lewo i w górę. Zaznaczymy sobie tutaj tą grafikę, która ma być rysowana. No i damy frame. I z tego co widzę, znaczy tak, tutaj ja widzę wiązkę lasera, tą testową, i ona idzie, może tu będzie widać przy tej kamerze, że ona idzie po tym szablonie, więc prawdopodobnie jest lekko w lewo jeszcze. Dobra, i teraz tak, zobaczcie, tutaj mamy sobie te testowe palenia. I weźmy na przykład ten obiekt, czyli tą trzynastkę ma nam wypalić w dobrym miejscu, w dobrym. I Lightburn ma, to jest fajna opcja, że wypalamy tylko i wyłącznie obiekt zaznaczony. Na layoutie może być bardzo dużo rzeczy, dużo grafik, ale tylko kiedy zaznaczymy ten interesujący nas fragment, to będzie przenoszone na maszynę. I dobrze, mamy sobie tą trzynastkę i teraz parametry pracy, no bo to też oczywiście ważne. Zobaczcie, ja tutaj mam 1000 na 100, czyli 1000 mm na minutę i moc 100. Czyli jedziemy na maksa. Rozdzielczość, kolejna rzecz bardzo ważna. Można byłoby tutaj zrobić 0,1 mm, co się przełoży na 254 linie na cal, ale przez to, że ten laser jest 20-diodowy, przepraszam, 20-watowy, czyli 4-diodowy, punkcik przy tym jest bardzo, bardzo mały, więc można jeszcze zwiększyć rozdzielczość i wejdziemy sobie, słuchajcie, na 317 DPI, to jest naprawdę dużo. I wtedy mamy rozdzielczość linii 0,08 mm. OK, to wszystko. Możemy odpalać. I zaraz zobaczymy, w którym miejscu nam to wyjdzie. A ja Wam pokażę, to będę mógł tutaj na telefonie Wam pokazać, jaką rozdzielczość jesteśmy w stanie osiągnąć. Również później można posprawdzać, czy na przykład rzeczy nie będą zbyt szybko robione. To znaczy, czy nie pojawią nam się tutaj jakieś duszki na tych cyferkach. Muszę sprawdzić tylko, bo tak, bo tutaj... Dobrze, bo już Wam pokazuję. I wydaje mi się, że tutaj najdokładniejsza właśnie będzie kamera, słuchajcie, z telefonu. W opcji makro. O, szybciej skończył niż ja tutaj chciałem opowiadać. Dobrze, pojedziemy tak. No i według mnie jest faktycznie za blisko, że laser powinien zostawić. Dobra, muszę Wam to pokazać. Muszę Wam to pokazać. Proszę bardzo. Widzicie? Tutaj ta trzynastka praktycznie styka się z tym otworem. Versus tutaj mamy 1-milimetrową przerwę. Więc według mnie to powinno być odsunięte o milimetr. Więc zrobimy tak. Proszę bardzo. Zaznaczymy sobie całość tej grafiki. I wystarczy, że co zrobimy? Przesuniemy oczywiście
całość w poziomie o milimetr, czyli zamiast 20 będzie 19. Tam jest taka faza na tych otworach i to może jeszcze troszeczkę mylić, więc nie wiem, czy nie za dużo. Dajmy 19,5, czyli pół milimetra. No i teraz weźmy sobie drugą trzynastkę. To jest jakby symetryczne. Home jest zrobione i możemy jechać jeszcze raz. Zobaczymy teraz. Więc oczywiście kilka tych prób trzeba sobie wykonać, żeby ustalić, gdzie dokładnie to zero jest. Ja tutaj to zostawiłem, słuchajcie, na noc. Było coś tutaj robione w ostatnim dniu i wydaje mi się, że coś tu jest przesunięte, bo ta blacha stalowa nie jest do niczego przytwierdzona. Oczywiście ja tutaj powinienem zrobić, połączyć fizycznie ten stół roboczy, powiedzmy, z tą blachą wraz z maszyną. I wtedy, kiedy będzie to jakby jeden organizm, to nie byłoby takich problemów tutaj, które teraz Wam pokazuję. Dobrze. I wydaje mi się, że to jest to. Piękna trzynastka. Czy mam coś tutaj? Mam jakąś chusteczkę. Przetrę Wam to. Już Wam pokazuję na zbliżeniu, o jakiej jakości możemy sobie tutaj rozmawiać. O jakiej jakości możemy rozmawiać? Zobaczę tylko, czy w trybie wideo. Nie. Tylko w trybie zdjęcia mogę zrobić takie naprawdę zdjęcia, ujęcia makro, więc ja tutaj zrobię kilka zdjęć. I zobaczycie, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dokładne. Dodam jeszcze ołówek, żebyście widzieli, o jakie to są wielkości. Czyli będziecie mieli punkt odniesienia. Ołówek to jest 0,5. Zobaczymy jeszcze dokładniej. Precyzja pracy, słuchajcie, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża. Co mnie oczywiście cieszy, bo efekty, które jesteśmy w stanie tutaj uzyskać. Aj, zobaczcie, teraz jesteśmy, widzimy dokładnie to 0,8 mm. Jeszcze jedną tutaj rzecz odkryłem, że w tym momencie przy tym satynowym wzorze tej blachy i tym czarnym grawerze to już jest naprawdę bardzo dobry efekt, ale ten efekt może być jeszcze lepszy, zobaczcie. Pod różnymi kątami Wam to pokażę. No i zobaczcie teraz czary mary. Mam tłusty smar na ręce. I kiedy zaimpregnujemy troszeczkę tą blachę, to kontrast jest jeszcze lepszy. Czyli tutaj mamy to zbyt blisko, a tutaj już wersja poprawiona i to jest już naprawdę dobrze zrobione. Więc chciałem Wam tylko pokazać tym filmem, że w tak prosty sposób, amatorski, jesteście w stanie pracować naprawdę z bardzo dużą dokładnością. Ja tutaj tą grafikę, którą przygotowałem, to jest oczywiście no, komputerowo ustawione, więc to jest wszystko bardzo dokładne. Bardziej dokładne niż to, co teraz tutaj zrobiłem, nie? Bo przesuwałem, powiedzmy, jeszcze ręcznie, ale zrobienie... Nie, to jest tutaj. To jest ten efekt końcowy. Zrobienie tego typu grafiki jesteście w stanie zrobić na takiej maszynie w sposób super dokładny. Myślę, że tutaj osiągnięcie tej dokładności w granicach 0,1 mm przy wielu elementach, które będziecie podkładać, jest bezproblemowo możliwe do osiągnięcia.
i przygotowujemy ten stół, taki roboczy. Do tego oczywiście musimy wtedy sobie mechanicznie to wszystko połączyć, żebyście widzieli, że kiedy wkładacie ten nowy element na stół, to nic wam się nie przesuwa. Jest to fizycznie, te zderzaki są porobione i wtedy bez problemu taką matrycę jesteście w stanie oznakować. W sposób oczywiście bardzo trwały. To też wam może pokażę jeszcze. No weźmy, nie wiem, jedną blachą, drugą blachę potrzemy, tak? Czyli mamy tutaj to logo na dole. Zobaczcie. Ostra krawędź o logotyp. Nie ma praktycznie żadnego zarysowania na tym. Więc to znakowanie jest super trwałe. Czas pracy może kogoś interesuje. Tutaj mamy format 13 chyba na 18, mniej więcej centymetrów. I taki, całą taką formatkę byłem w stanie zrobić w granicach 30 minut. No nie jest to mało. Wiem zdecydowanie, że można byłoby to zrobić dużo, 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 dużo szybciej na galwo, czyli na laserze Fiber, ale takiego nie mam. I na razie nie wiem, czy tutaj kiedyś się pojawi u nas w firmie, więc takie coś na tej maszynie 30 minut, żeby mieć bardzo dobrze, trwale wypalony ten grawer. Można byłoby to oczywiście podkręcić na przykład na 2000 mm, czyli skrócilibyśmy czas o połowę aż, ale wtedy widziałem, że pojawiają się te takie duszki gdzieś tam po lewej, drugiej, po lewej, prawej stronie tej grafiki, więc wydaje mi się, że jednak bym tutaj to zwolnił, a zrobił to w ten sposób. I teraz mam jeszcze dla was konkurs, słuchajcie. Konkurs będzie dotyczył tej blachy. Wartościowy konkurs. Bardzo dziękuję sponsorowi za przygotowanie nagrody, która będzie wartości 500 zł, słuchajcie. Dostaniecie kupon na zakupy o wartości 500 zł, ale nie mogę wam powiedzieć gdzie, ponieważ to by zdradziło odpowiedź na to pytanie, które chcę wam już zadać. Do czego służy ta blacha? Co to jest? Do czego to służy? I najbardziej zbliżona do prawidłowej odpowiedzi, a może ktoś trafi idealnie w punkt, to 500 zł w kuponie na zakupy w pewnym sklepie trafią właśnie do was. Więc zapraszam serdecznie. Wysilcie swoje szare komórki. Myślę, że na Domi Drewno jest wiele osób, które nie ma problemu z logicznym myśleniem. Dziękuję. Ja to zwijam. Temat mam zamknięty. Praca wygląda super dobrze. I widzimy się już niedługo. No, ja mam tutaj dechy pewne na podłodze, zaraz za kamerą, więc zbliża się temat bardzo fajny, drewniany tym razem, na który oczywiście was zapraszam. Lajki, subskrypcje, komentarze, mile widziane jak zawsze. Na razie, cześć. Postscriptum, skąd się wzięła ta niedokładność, o której mówiłem? Zobaczcie, teraz dopiero spojrzałem, że nawet jak tutaj przysuwałem to wszystko mi się rusza, więc no to bez sensu, dobra, przyznaję, że to jest bez sensu, bo nie połączyłem tego wszystkiego razem fizycznie. Zrobię to następnym razem. Na razie, cześć.